Siemanko, z tej strony Sitr0x i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku ze Skywarsów na moim kanale. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, to mam dla was pewną niespodziankę. To, co widzicie w tej chwili w tle, to paczka, właściwie koperta, która przyszła do mnie tutaj 2 dni temu. I dzisiaj o tej kopercie będę chciał wam trochę opowiedzieć. Może nie o samej kopercie, tylko o tym, co w tej chwili widzicie, co znajdowało się w środku. Bo są to naklejki, słuchajcie, związane z Minecraftem. Dzisiaj będziecie mieli szansę zgarnąć te naklejki. Zaraz opowiem wam dokładnie o co chodzi, na czym będzie polegał konkurs i tak dalej, ale wy w międzyczasie patrzcie sobie, jak to wygląda, patrzcie sobie, jak ja te naklejki, te saszetki otwieram i patrzcie sobie po prostu, jak to wszystko się prezentuje. Słuchajcie, są to saszetki, które możecie sami już w tej chwili kupić. One są dosyć świeże i są to saszetki, w których znajdują się po 3 naklejki. Słuchajcie, to są takie karty i na tych kartach znajdują się naklejki. Możecie to traktować albo jako jakieś karty kolekcjonerskie, albo po prostu jako naklejki, które możecie odkleić i przykleić sobie gdzieś na biurku. Jak wiecie, w każdej saszetce znajdują się 3 naklejki, w tym 2 zwykłe i 1 taka specjalna, taka błyszcząca, troszkę ciekawsza od tych pozostałych. Także w każdej saszetce znajdują się 3 takie, słuchajcie, naklejki plus 1 taka malutka książeczka z informacją o tym, jakie naklejki możecie zdobyć. I słuchajcie, ja dostałem 8 takich paczuszek, 4 z nich sobie otworzyłem, kilka tych naklejek oczywiście już tutaj mam. Pokażę wam w tej chwili, jak wyglądają zdjęcia, jak to wszystko się, jak naklejki wyglądają na zdjęciach, jak to się wszystko tutaj prezentuje. Ale słuchajcie, jeżeli macie ochotę, sami możecie takie naklejki zakupić. W opisie zostawię wam link do strony, na której możecie te naklejki zamówić. To nie jest droga sprawa, około 9 zł coś takiego kosztuje, także myślę, że dla prawdziwego fana Minecrafta będzie to oferta jak znalazł. Wiem, że można kupować je w różnych jeszcze punktach, chyba w Empiku, one były dostępne, znajomy właśnie mi mówił, że widział je w Empiku, chyba gdzieś w takich różnych, być może nawet kioskach, sklepach takich mniejszych będzie można je dostać, ale no to już musicie sami szukać, jeżeli po prostu nie macie ochoty zamawiać tego przez internet. Ale słuchajcie, nie musicie tego robić, bo oczywiście jeżeli macie ochotę, możecie to zrobić, ale nie musicie tego robić, bo ja w dzisiejszym materiale mam wam do rozdania 10 takich saszetek. Teraz skupcie się uważnie, bo będę mówił, co trzeba zrobić, aby mieć szansę na zgadnięcie takich saszetek. Po pierwsze, są 2 możliwości wygrania, albo na YouTubie, albo na moim fanpage'u na Facebooku. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na YouTubie, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym materiałem, w komentarzu pod tym, zostawicie pod tym odcinkiem jakikolwiek komentarz, ale w tym komentarzu stawicie do siebie maila, takiego maila, żebym mógł się z wami skontaktować, żebym mógł prosić was o adres, na który będę miał wysłać wam te naklejki. I słuchajcie, to jest tak naprawdę tyle. Ja będę wybierał co jakiś czas zwycięzców. Konkurs, myślę, potrwa 3 dni od publikacji tego materiału, czyli słuchajcie, do poniedziałku, do godziny 23:59. Dobra, tak się umówmy, że konkurs potrwa do poniedziałku. Ja wylosuję tutaj oczywiście zwycięzców, potem podam być może imię, nazwiska zwycięzców, albo po prostu będę gdzieś was tutaj w komentarzach o tym informował. I tutaj właśnie na YouTubie spośród tych wszystkich komentarzy wybiorę 5 osób. Kolejne 5 osób wybiorę na moim fanpage'u na Facebooku spod posta dotyczącego tego materiału. Czyli jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie na Facebooku, wchodzicie na mój fanpage, klikacie lajka pod postem z tym materiałem, czyli prawdopodobnie w tej chwili pod ostatnim postem na moim fanpage'u. Klikacie lajka i w komentarzu piszecie biorę udział. To wszystko, nic więcej robić nie musicie, nie musicie zostawiać maila, bo z Facebooka będę po prostu kontaktował się z wami poprzez prywatną wiadomość i na tym Facebooku wybiorę, słuchajcie, właśnie kolejne 5 osób, czyli 10 saszetek trafi w wasze ręce. Mam nadzieję, że uda wam się wygrać, ale słuchajcie, jakby tego było mało, to mam dla was jeszcze specjalną niespodziankę. To już, słuchajcie, daję tak od siebie, bo w tamtym roku, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem, czy widzieliście te materiały, robiłem konkurs na takie książeczki. Do wygrania były książeczki, to są książki od tego samego wydawcy i słuchajcie, w dniu dzisiejszym będziecie mogli zgarnąć książki, które leżały u mnie od około roku. Około roku one leżały, ja sobie te wszystkie te książki przeczytałem, wiem już o co tutaj chodzi, z tym wszystkim tak naprawdę się, słuchajcie, zapoznałem i myślę, że jest to dobry moment, aby oddać je w wasze ręce. I słuchajcie, co 2500 lajków pod tym materiałem będę wstawiał komentarz i pierwsza osoba, która doda komentarz pod moim komentarzem razem ze swoim mailem, otrzymuje ode mnie taką książeczkę, czyli co 2500 lajków losuję 1 osobę i ta osoba będzie mogła zadecydować, co mam tutaj napisać, bo będę mógł tutaj się podpisać, będę mógł dać tutaj jakąś dedykację, to już słuchajcie zależy od was. Mamy tutaj poradnik dla początkujących, mam tutaj poradnik dla budowniczego oraz poradnik użytkowników czerwonego kamienia, także te książki będę dawał losowo. ale słuchajcie, mój podpisik, jakaś dedykacja, bez problemu się tutaj znajdzie, co 2500 lajków. Ja słuchajcie się tak rozgadałem, że tutaj w lobby zrobiło się już ciemno. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, mam nadzieję, że o wszystkim pamiętałem, że o niczym nie zapomniałem. Jeżeli o czymś bym zapomniał, to informacja o tym znajdzie się w opisie pod tym materiałem. Macie tam także dokładny opis tego konkursu, więc myślę, że bez problemu będziecie mogli sobie to ogarnąć. Tak jak mówiłem, link do zakupu tych saszetek razem z 3 naklejkami w każdej z nich macie oczywiście podany w opisie. Bardzo fajna sprawa dla każdego, kto lubi Minecrafta, dla każdego, kto lubi zbierać takie albo kolekcjonerskie karty, albo po prostu wykorzystać to jako naklejki, to myślę, że jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. Ja wam polecam, słuchajcie, a tymczasem już nie przedłużam, tylko przechodzimy do dzisiejszego materiału. Okej, także słuchajcie, jesteśmy na pierwszej arenie. Ja nagrywam to o godzinie 23:24, więc jest szansa, że te areny nie będą się zapełniały, bo o tej godzinie już niewiele osób gra, tym bardziej, że jutro jest piątek, jutro idę do szkoły, także nie tylko ja właściwie, także wszyscy idziemy do szkoły, także chyba jest to zrozumiałe, ale mimo wszystko będę starał się, żeby te arenki były zapełnione, będę starał pokazać wam dzisiaj jak najlepszą grę z mojej strony, no i zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Oczywiście standardowo poza tym konkursem również co 500 lajków będą pojawiały się vouchery pod tym materiałem. Udało mi się jakimś cudem, słuchajcie, tutaj przeczytać, także co 500 lajków pod tym materiałem pojawi się voucher na Super Vipa na 30 dni, a co 1000 lajków pojawi się voucher na 1000 monet na Skywarsach, także bądźcie czujni, myślę, że pod tym materiałem konkursowym będzie sporo tych lajków, także sporo voucherów na pewno też pojawi się tutaj w opisie. I mam też tutaj dla was taką informację, że generalnie, wow, udało mi się go zabić, że generalnie teraz, słuchajcie, będzie sporo konkursów na moim kanale, to jest pierwszy z nich, a drugi już prawdopodobnie albo jeszcze w ten weekend, albo na początku przyszłego tygodnia się tutaj pojawi i będzie to konkurs, oj, zginąłem, będzie to konkurs na, słuchajcie, słuchawki z bardzo wysokiej półki. O tym na razie nie będę zdradzał wam za dużo, ja teraz skupię się może na grze, zagrałem sobie pewnie jeszcze ze 2 albo 3 arenki, tak żeby miało to wszystko tutaj jakiś sens. Poszukamy areny, na której będą gracze i widzimy się na kolejnej mapie. Okej, także mamy już kolejną arenkę. Tym razem tylko 4 osoby, słuchajcie, tylko 4 osoby, także niewiele ich tutaj jest. No mam nadzieję, że uda mi się chociaż to wygrać, skoro jest tak mało, to raczej nie powinno być z tym większego problemu. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko się potoczy. Ja założę oczywiście itemy, które mogę sobie tutaj od razu na siebie założyć i ruszę, wiecie co, do ataku, bo tutaj nie ma chwili do stracenia. Musimy od razu tych graczy wybierać, bo jak widzicie właśnie od razu oni się tutaj na mnie rzucają. No i została jedna osoba, Lolmen. Strasznie szybka arenka to będzie, coś mi się wydaje. Ja sobie może wezmę tutaj złote jabłka. Mamy tego typu przewagę. Chciałem powiedzieć, że mamy tutaj jeszcze perełkę i możemy w każdej chwili uciec i chyba to w tej chwili, słuchajcie, zrobimy, okej, bo Lolmen, jak widzicie, chyba dałby radę nas w innym wypadku pokonać, ale mamy super skoczkę. On pyta, czy środek. Nie, żaden środek, słuchaj, Lolmen, żaden środek. Ja chcę cię tutaj pokonać i jak widzicie mi się udało. No ale nas 4 osobami, także nie było zbyt wielkiego problemu. Jedna arenka przegrana, jedna wygrana. Zobaczymy, jak potoczą się 2 następne. Okej, słuchajcie, mamy kolejną arenkę. Zobaczymy, jak to tym razem się potoczy. Znowu 4 osoby, także niewiele nas tutaj jest. Jest szansa, że uda mi się to wygrać. No i słuchajcie, szkoda, jak późno to nagrywam, a niestety nie wyrobiłem się wcześniej. Nie wyrobiłem się, musiałem ogarnąć tutaj te swoje obowiązki. Dopiero teraz o 23 znalazłem chwilę, żeby dla was to nagrać. Dobrze, że ten unboxing tych saszetek zrobiłem wcześniej, słuchajcie, bo przynajmniej mam to z głowy, teraz nie muszę się o to martwić i nie ma żadnego tutaj problemu. Gdzie jest ten gracz, który się stąd tepnął, słuchajcie, bo gdzieś tutaj był, ale go w tej chwili już nie widzę. Aha, jeden jest tutaj na tej wyspie, dobra. Do tego od razu możemy tutaj spróbować zaatakować. Okej, udało mi się go pokonać, mamy jeszcze jedną perełkę, także raczej powinniśmy to bez problemu wygrać, słuchajcie, tylko muszę go zlokalizować. Kompas pokazuje, że tamten gracz jest na tamtej wyspie chyba, wiecie? Że on jest chyba na tamtej wyspie, także możemy spróbować rzucić sobie perełkę. Mam tylko nadzieję, że dobrze wyląduje. Okej, udało się, super. Mamy tutaj gracza, on raczej się nas nie spodziewa. No jak widzicie, mamy kolejną wygraną rundkę. Bardzo szybkie te rundy, bardzo łatwo się tutaj wygrywa, także ja szukam kolejnej. Zagramy sobie może jeszcze ze 2, tak żeby ten materiał nie trwał zbyt krótko. Zagramy sobie jeszcze 2 rundki i zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, jesteśmy na bardzo fajnej arence. Strasznie lubię tą mapę, jest to chyba jedna z moich ulubionych w tej chwili, także cieszę się, że na nią trafiliśmy. No i zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj właśnie potoczy się nasza gierka. Od razu zgarniamy tej temy, zgarniamy sobie to, co możemy, zakładamy właściwie to co możemy. Okej, biorę sobie to tutaj, to daję pach na głowę, okej, i słuchajcie, możemy od razu przechodzić do ataku. Jedna osoba nie żyje, oj, teraz nas troszkę więcej, jak widzicie. Już jest nas troszkę więcej tutaj, dobra, poczekamy, aż mi się życie zregeneruje. Nie ma niestety żadnego złotego jabłka, a mogłoby nam się bardzo tutaj przydać. Dwie osoby, jak widzicie, już nie żyją, także Jest całkiem ok. Dobrze, jakbyśmy zlokalizowali pozostałe dwie. Jedna jest chyba... Oj, jedna jest tam. Jedna jest tam i ma bardzo dobre itemy z tego co widzę, że może być z nią kłopot. Poczekamy, wiecie co, aż rzuci perełkę może do kogoś. O, tutaj ktoś leci jakby na środek, dobra. Aj, niestety udało mu się. Słuchajcie, niestety mu się tutaj udało. Okej, nie dałem rady trafić go ze śnieżek. Zobaczymy, co będzie tamten kombinował. Jak na razie czeka, możemy też poczekamy, zobaczymy, co on tutaj będzie chciał zrobić. I dopiero wtedy, wiecie co, przejdziemy do tak, okej, chyba mnie widział. Tak mi się wydaje, że chyba mnie widział. Nie wiem, jaki nick ma tamten gracz. Tak to może byłoby troszkę łatwiej, okej, już go tutaj nie widzę. Czyli gdzieś się przeteleportował prawdopodobnie. Okej, mamy go tutaj. Wbijamy od razu na tę wyspę. Okej, mamy go, atakujemy. Zobaczymy, czy dam radę go zabić. Słuchajcie, tak, udało mi się, super. Udało mi się pokonać tego chyba najlepszego gracza. Nie wiem, czemu on nie skorzystał ze swoich itemów. Zobaczcie, co on tutaj miał. Super ninja, super skoczek, wszystko tak naprawdę, czego moglibyśmy sobie tylko zażyczyć. Super biegacz nawet, także fajna sprawa. Możemy to wykorzystać, pójść teraz z tym wszystkim na środek. Okej, pokonać kolejnego gracza. On już wie, że ja tutaj będę do niego szedł, pewnie jest na to przygotowany, ale myślę, że bez problemu powinniśmy sobie z nim tutaj poradzić. Kolejna osoba zabita i został mi tylko Wikol X, słuchajcie, Wikol X, który też jest tutaj, patrzcie. O, skubaniec. Niewiele brakowało, by mnie tutaj pokonał. Mamy jeszcze Super Ninja, ale chyba nie będę tego Super Ninja wykorzystał, bo strasznie mnie to zawsze irytuje, jak ktoś z tego Super Ninja korzysta. To jest bardzo dobry itemek oczywiście, ale jak jesteśmy 1 na 1, jak on nie ma itemów, mam taką przewagę, to chyba nie ma sensu, słuchajcie, się w to bawić. Zobaczcie, mamy tutaj tego gracza, bez problemu dałem radę go pokonać bez Super Ninja, także udało się. Słuchajcie, zagram sobie jeszcze jedną ostatnią rękę, mam nadzieję, że uda mi się ją wygrać i w ten miły sposób będę mógł zakończyć ten materiał, także szukam ostatniej areny i zobaczymy, jaka mapa nam się tym razem trafi. Okej, także witam was, słuchajcie, na ostatniej arence. Mamy taki sam praktycznie skład, także niewiele się tutaj na tych arenkach zmienia, no ale zobaczymy, jak to się potoczy, słuchajcie. Trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Oni już tutaj pisali mi na czacie, że chcą się na mnie fokusować, także boję się, że może się to, słuchajcie, dla mnie tragicznie skończyć. Okej, ale mamy tutaj od razu, pach, Super Ninja, prawie udało mi się go zabić, jakbym teraz rzucił jeszcze tam perełkę, dobra. Bardzo dobrze zrobiłem, bo inaczej bym chyba zginął. Okej, jeden pokonany. Szybko rozwalam tą... tą pajęczynę. Dobra, udało mi się zabić kolejnego. No i został ostatni gracz, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest ten, który miał złoty secik. Chyba nie. To chyba nie jest ten. Także jest szansa, że uda się to wygrać. Nie, zobaczcie. On tam stoi z diamentowym mieczem. Zobaczymy. Środek. Chodźcie, może spróbujemy przekonać go, żeby poszedł na środek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się zgodzi. Okej, Wiktorek V11. Nie, to chyba nie był on. To raczej nie był on, bo ja go tutaj nie kojarzę. Nie mam skina. Aha, teraz będzie pisał, że to nie ja, że jestem podszywką i tak dalej. Także, słuchajcie, coś czuję, że mogą być delikatne problemy, żeby się tutaj z nim dogadać. Ale nie, widzę, że idzie na środek, także bardzo ładnie z jego strony. No to co? Chyba mamy, słuchajcie, kolejną arenkę. Chyba mamy kolejną arenkę wygraną. Ja już myślę, mogę się z wami tutaj powoli żegnać. Zachęcam was oczywiście do brania udziału w tym konkursie. Myślę, że niewiele macie do zrobienia, a nagrody całkiem fajne możecie praktycznie bez żadnego wysiłku zdobyć. Niedługo będzie konkurs na naprawdę bardzo dobre słuchawki, tak jak mówiłem. Także bądźcie czujni. Będą to lepsze słuchawki niż te, które mam w tej chwili, więc no myślę, że warto na to czekać. Dla osób, które grają w CS, dla osób, które potrzebują słuchawek, to myślę, będzie konkurs w sam raz. Tym razem udało mi się wygrać, dałem radę go pokonać, kolejną arenkę zwyciężyłem i tym miłym akcentem, moi drodzy, możemy zakończyć ten materiał. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, bierzcie udział w konkursie, patrzcie do opisu, czy nie czekam dla was na jakieś vouchery, bo ja oczywiście będę starał się je na bieżąco tutaj wrzucać. Ja tymczasem się z wami żegnam, zapraszam was jeszcze na mojego Snapchata, Sitr0x, na mojego Instagrama, wszelkie linki macie oczywiście podane w opisie. Tymczasem się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam oczywiście udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.